Paulina Nowicka. Witam i zapraszam na czwartkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję w sprawie mechanizmu warunkowości. Skarga Polski i Węgier została w całości odrzucona. To otwiera furtkę do wstrzymania unijnych funduszy dla krajów, w których naruszana jest reguła praworządności. Polska, w tym region lubuski, czekają na wypłatę środków w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Chodzi o ponad 700 miliardów złotych. Już teraz jest opóźnienie we wdrożeniu kolejnej sześciolatki. Rzeczywiście jest to bardzo niepokojąca sytuacja związana właśnie z brakiem ostatecznych rozstrzygnięć co do przyszłości KPO w Polsce i tych środków, które Unia przeznaczyła właśnie na wychodzenie z kryzysu popandemicznego. Te pieniądze są jak najbardziej potrzebne polskiej gospodarce, polskim przedsiębiorcom przede wszystkim, ale nie tylko, polskim samorządom również. No ale niestety, no, jeżeli nasze państwo nie wypełnia podstawowych wymogów, chociażby związanych właśnie z praworządnością, to trudno w tym momencie też dopominać się o te pieniądze i póki co nie mamy tych pieniędzy. Również jeśli chodzi o pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na nową perspektywę, także w tym momencie podlega to wszystko negocjacjom, rozmowom, a czas biegnie. Jesteśmy tak naprawdę już w drugim roku nowej perspektywy finansowej. Bez środków. Opóźnienie w ogóle w podpisaniu umowy partnerstwa z regionami no jest, ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości, między innymi Europejskiego Funduszu Społecznego. Ja przypomnę, że w ramach tego funduszu nasze środki przeznaczone są na dzienne domy pobytu dla seniorów, które kończą swoją umowę najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Brak tych umów spowoduje przerwę w funkcjonowaniu tych domów, bo ponieważ my finansujemy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego właśnie funkcjonowanie, koszty funkcjonowania tych dziennych domów pobytu dla seniorów, jak również dla osób wykluczonych. Przypomnę, że brak środków to również brak możliwości wsparcia działań promujących zdrowy tryb życia, czy różne badania, które realizowane są na terenie województwa lubuskiego. Także zwracam się z apelem o jak najszybsze podpisanie umowy partnerstwa, ponieważ bez tego Lubuszanie stracą możliwość dostępu do środków europejskich. Ja muszę powiedzieć, że to jest dla nas bardzo wielki problem, dla nas, dla naszych pacjentów, dlatego że mamy nową perspektywę unijną i my powinniśmy dzisiaj jakby już rozpoczynać pewne inwestycje, które mamy zaplanowane, a my jesteśmy ciągle w lesie. My nie wiemy, po pierwsze, ile będzie tych środków, na co te środki będą, więc to, co powinniśmy już robić, to, co powinniśmy już budować, to, co powinno za chwilę służyć naszym pacjentom, to my dzisiaj jakby patrzymy i siedzimy. Ja mogę tylko zaapelować do tych, którzy podejmują te decyzje, żeby skończyli tą brudną, brzydką gierkę, żeby porozumieć się, jeśli chodzi o praworządność, żeby podpisać te wszystkie dokumenty i żeby uruchomić szybko środki. Te środki są nam potrzebne, nam, naszym pacjentom, więc im dłużej to przeciągamy, tym bardziej cierpią nasi pacjenci. Do lubuskich samorządów trafią miliony złotych na budowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz gminnych. Nasze województwo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma prawie 82 miliony złotych. Kwota ta została podzielona porówno. 41 milionów złotych zostanie przeznaczone na zadania powiatowe i tyle samo na inwestycje drogowe w gminach. Dziś wojewoda lubuski Władysław Dajczak poinformował o wynikach tegorocznego naboru. Zawsze jeśli rozmawiamy o pieniądzach, o inwestycjach, to na pierwszym miejscu zdecydowanie mieszkańcy podkreślają drogi lokalne, drogi, które są drogami doprowadzającymi do, czy to do stref gospodarczych, czy też do ważnych instytucji publicznych, szpital, szkoła, żłobek, kościół. I te inwestycje zawsze są na pierwszym miejscu. I też z głęboką radością mówię, że kolejne rozdanie Funduszu Rozwoju Dróg, które zostało ogłoszone 27 lipca zeszłego roku. Nabór do tego rozdania. Wczoraj pan premier podpisał listę zatwierdzonych projektów i kolejne 82 miliony złotych trafiają do województwa lubuskiego.
To jest naprawdę dobra informacja dla samorządów. Mamy co prawda też skalę potrzeb ciągle w tym zakresie, ponieważ w Lubuskim złożono 111 wniosków na 326 milionów złotych. To pokazuje, że te potrzeby są jeszcze duże, ale będą następne rozdania. Do końca lutego mamy przecież nabór w drugim rozdaniu inwestycji strategicznych w Polskim Ładzie i wiem też, bo rozmawiam z samorządowcami, że będą też w tym programie składali na remonty dróg. Natomiast te 82 miliony złotych to jest 91 wniosków, które zostało zaakceptowane przez pana premiera, 20 wniosków powiatów i 71 wniosków to są wnioski, które złożyły samorządy gminne. Część z tych inwestycji jest kontynuowanych, część jest nowych. Proszę pamiętać, że to się też przyczynia po pierwsze do tego, co mówiłem, oczekiwania mieszkańców, poprawa jakości życia, rozwój wspólnot lokalnych, rozwój gospodarczy, bo dojazd do stref aktywności gospodarczej. I to jest wszystko bardzo istotne, bardzo ważne, ale też chroni przecież miejsca pracy. Te inwestycje w dużej mierze, jak mówią samorządowcy, realizują lokalni przedsiębiorcy. Także tutaj mamy wielokierunkowe działanie tych pieniędzy. Cieszę się, że pan premier podpisał tą listę, że możemy już samorządom przekazywać te dobre informacje, bo oczekiwali na tą informację, chcą ogłaszać przetargi, chcą, aby te inwestycje były realizowane. W naszym regionie rozpoczęły się lubuskie konfrontacje artystyczne. To wspólna inicjatywa miejskich oraz gminnych ośrodków kultury, które tworzą Zrzeszenie Lubuskich Instytucji Kultury. Celem tego wydarzenia jest stworzenie nowej, a przede wszystkim atrakcyjnej formuły przeglądów artystycznych. W konfrontacjach mogą brać udział dzieci oraz młodzież z całego naszego regionu. Spotkania oraz warsztaty zaplanowano w kilku lubuskich miejscowościach. Lubuskie konfrontacje artystyczne powstały z inicjatywy Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury. Tak naprawdę będzie to forma przeglądów artystycznych przeprowadzona w trzech etapach. Rozpoczynamy już w marcu w przypadku Kłodawy, ale w powiecie gorzowskim te eliminacje już się odbywają, chociażby w gminie Santok, w innych miejscach naszego województwa również powoli to wszystko już startuje. Rozpoczynamy Wracając do klu tych konfrontacji, rozpoczynamy od poszczególnych gmin, kończymy na etapach wojewódzkich, czyli finałach wojewódzkich. Tutaj, jeśli chodzi o sam przegląd, nic odkrywczego nie ma, natomiast to, co ma wyróżniać te spotkania od innych konkursów, które się odbywają, to słowo konfrontacje, czyli te lubuskie nasze konfrontacje artystyczne mają być głównie formą spotkań między młodymi ludźmi. Chcemy dzięki temu zaszczepić albo wzmożyć, czy rozwinąć młode talenty i nie skupiać się tylko na rywalizacji w poszczególnych przeglądach, ale właśnie na tym, żeby było to spotkanie, żeby była to wymiana doświadczeń, wymiana przyjaźni, żeby po prostu były to konfrontacje między młodymi artystami. Jest to LKA śpiew, recytacje, plastyka, taniec, teatr. Są też formy cyfrowe, jak filmoluby. Tutaj jest to konkurs przeznaczony dla tych osób, które potrafią, czy mają zamiar bawić się w kinematografię, w filmy, jakieś oczywiście krótkie formy filmowe. Jest też konkurs dla fotografów, także oferta jest bardzo szeroka. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszelkich szczegółów można szukać zarówno na stronie internetowej lubuskieart.pl, gdzie znajdziecie informacje dotyczące tych etapów i finałów wojewódzkich łącznie z regulaminami, ale w każdym z gminnych ośrodków czy miejskich ośrodków, bo też duże ośrodki także biorą w tym udział, chociażby Zielona Góra czy Nowa Sól, Sulechów, ale są też takie ośrodki niewielkie jak Zwierzyn czy Jasień, Łęknica, także naprawdę zapraszamy. Na stronach naszych ośrodków już niebawem będzie można znaleźć wszelkie informacje. Tak jak mówiłem, już na przełomie miesiąca lutego i miesiąca marca mamy rozpocząć te pierwsze gminne etapy. ZUS podsumował 2021 rok pod względem zwolnień lekarskich. W zeszłym roku 45% Polaków chociaż raz poszło na L4. W naszym województwie lekarze wystawili mieszkańcom ponad 500 000 zwolnień, a ci przebywali na chorobowym łącznie około 6 milionów dni.
Lekarze wystawili ubezpieczonym ZUS Lubuszanom ponad 500 000 zwolnień lekarskich. W sumie przebywali oni na zwolnieniu przeszło 6 milionów dni. Na tle całego kraju to całkiem dobry wynik. Mniej nieobecności w pracy z powodu choroby było tylko w województwie opolskim i podlaskim. Przeciętnie mieszkaniec naszego województwa przebywał na zwolnieniu lekarskim około 12 dni. Jednak należy pamiętać, że jedna osoba może w ciągu roku dostać nawet kilka zwolnień. Około 45% Polaków co najmniej raz w zeszłym roku korzystała ze zwolnienia lekarskiego. Częściej były to kobiety niż mężczyźni. Z nieobecności w pracy z powodu choroby najczęściej korzystają mieszkańcy województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, a najrzadziej opolskiego, podlaskiego i lubuskiego. W Lubuskiem z powodu COVID-19 wystawiono ponad 16,5 tysiąca zwolnień, na łączną liczbę przeszło 127 tysięcy dni. To jednak nie wszystkie zwolnienia lekarskie, jakie znajdują się w rejestrze. Znajdziemy tam bowiem dane dotyczące absencji w pracy z powodu choroby osób, które nie są ubezpieczone w ZUS. W sumie wszelkich zwolnień lekarskich w naszym województwie wystawiono 570 tysięcy na łącznie 7 milionów dni. Najczęstszym powodem absencji chorobowej były dolegliwości związane z ciążą, porodem i połogiem, które stanowiły około 17% spośród wszystkich wystawionych zwolnień. 16,5% zwolnień dotyczyło chorób układu mięśniowo-szkieletowego, 13% urazów i zatruć, 11,5% chorób układu oddechowego i 10,5% zaburzeń psychicznych, których od lat przybywa. Hipnotyzujące oczy, wrodzona inteligencja, bezkompromisowy charakter i przenikliwe spojrzenie. O kim mowa? Dziś Światowy Dzień Kota, jednego z ulubionych zwierząt domowych. Obecny w historiach, legendach i popkulturze. Przypisuje mu się magiczne moce i wierzy jego intuicji. Miłośnicy kotów dziś mają okazję, by porozpieszczać swoich pupili jeszcze bardziej. Ciekawe jest to, że każdy koci nos jest inny i można go porównać do linii papilarnych u ludzi. Każdy nosek jest unikalny i daje inny odcisk. Przeciętny kot przesypia prawie 2/3 swojego życia, a kocie serce bije prawie dwukrotnie szybciej niż ludzkie. Badania naukowe jednoznacznie dowodzą, że posiadanie kota w domu ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie, a właściciele kotów żyją dłużej i są zdrowsi. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.